Mieliśmy gitarę w rękach akustyczne i tak, on grał jakąś piosenkę, ja grałem jakąś piosenkę. Oczywiście było też grono różnych innych muzyków, popisywali się wszyscy, śpiewaliśmy razem. Nagle zaczął śpiewać ukraińską piosenkę, Kakumruja, umruja, pacharonia zmienia i nikt nie uznaje, że mahilka moja. Mi się to strasznie spodobało i poprosiłem go, żeby mi przekazał. On mi zdążył przekazać, mówi, dzisiaj tylko się uczymy, bo nie jesteśmy tak do końca trzeźwi, to nauczę cię pierwszych dwóch zwrotek, a resztę cię nauczę następnym razem, jak się spotkamy. No ale już się nie spotkaliśmy. Nie zapomnę tej chwili, której sobie nie mogłem darować. Złapał mnie tak mocno w ramiona i ścisnął mi skórę dosyć mocno na plecach. Mówi, nie jedź jeszcze. A ja się wyrwałem, mówię, muszę jechać, bo żona moja przyjeżdża, muszę odebrać z lotniska. No i poszedłem. I tego dnia właśnie trzasnęli w niego jacyś Meksykanie. Zamknąłem dzień za sobą, jak drzwi od tego domu. Nie pójdę już za tobą, nie powiem nic nikomu i nic już nie zostanie z godziny naszych zwierzeń, bo nawet twoją pamięć czas kiedyś mi odbierze. By się nie stało nic, spóźniony żal, wpławiony gniew, odarty list. I jeśli przejdę obok, nie zwolnię nawet kroku, zamknąłem jak drzwi obcego domu. Krzysiu, do zobaczenia tam na górze. Jeszcze parę chwil, parę chwil.